Ja chciałem taką sprawę. Ksiądz biskup Pieronek wyraził się ojcu Rydzyku, że to jest niepoprawny człowiek. Co ksiądz na to? Że wejdzie do pokoju, ksiądz biskup mu zwraca uwagę, on wyjdzie i robi to samo. No trudno mi panu powiedzieć, gdyż ani ja nie słyszałem tej wypowiedzi, ani ja... To było w telewizji, oficjalnie. Ale przykro mi, no niestety ja tego programu, o którym pan mówi i tej wypowiedzi w telewizji nie widziałem. Ani nie usłyszałem, nie słyszałem, nie uczestniczyłem w rozmowach między... Ale to jest oficjalne. No ja... Ksiądz biskup Pieronek wyraził się o człowieku, który jest dyrektorem Radia Maria. Proszę pana, ja raz jeszcze panu mówię, że ja tego nie widziałem, i to jest tego prawda, nie słyszałem. I to jest prawda, święta prawda. I poza tym, niech mi ksiądz wytłumaczy. Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej, tak? Tak, słucham? Halo? Słucham pana. Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej, tak? Pana. Halo? Słucham pana i cały czas bardzo uważnie pana słucham. I trudno mi zrozumieć problem pana w tym przypadku. Ale proszę mi odpowiedzieć. Odpowiedziałem panu. Ale, bo w Radiu Maryja często są ataki na Żydów. Więc jak mogą być ataki na Żydów, jeśli Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej? To jest, proszę mi tłumaczyć. O co to chodzi? Proszę pana, jeżeli ktoś atakuje kogoś, to na pewno nie Radio Maryja, a że każdy z nas ma swoją opinię i ma prawo do odbioru świata takim, jak go widzi, na miarę swoich możliwości. A jak można atakować Żydów, jeśli Jezus Chrystus jest Żydem? Ja się nie spotkałem z takimi atakami. No jak to? No przecież bez przerwy się atakuje Żydów w Radiu Maryja. No ja tego nie słyszałem, przykro mi. No proszę księdza. Proszę księdza, no i ksiądz będzie bezstronny. Choć raz. No trudno mi tutaj z panem rozmawiać i dyskutować na ten temat, gdyż widzę, że zbyt dużo nas dzieli. Ale jak można nie dzielić? Nic nas nie dzieli, tylko proszę być bezstronnym. Ja bardzo proszę księdza, żeby ksiądz był bezstronny. Ja też pana o to samo proszę. Myślę, że... Jeśli jako ksiądz powinien ksiądz być bezstronny. Więc takim staram się być, a pan? Ja panie też Zbigniewie? Staram się być bezstronny, dlatego się pytam. No jak więc... można atakować Żydów, jeśli katolicy wyznają Jezusa Chrystusa, Maryję, która była Żydówką, jak można atakować Żydów? No jak? Jeżeli... W jaki sposób? No proszę mi wytłumaczyć. Proszę logicznie. Pana, proszę pana... Ja ksiądza bardzo proszę, bardzo grzecznie. No to ja też panu bardzo grzecznie odpowiadam. No proszę mi to wytłumaczyć. Logicznie. No proszę bardzo. Proszę pana. Wszyscy się doskonale rozumiemy i po pierwsze, jeżeli pan zauważa takie ataki, bardzo proszę konkretnie powiedzieć kiedy, co, jak, gdzie, przesyłając na adres Radia Maryja odpowiedni list. Wtedy będziemy mieli podstawę do takiego, do takiej dyskusji i do takiego... Proszę pana, odpowiadam panu. Odpowiadam panu. Dlatego też dziękuję panu za telefon. Dziękuję.